Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój swojemu ludowi, swoim wyznawcom, którzy zwracają się ku Niemu całym sercem. Będę słuchał. Nieustannie w psalmach słyszymy tą zachętę do słuchania Słowa Bożego, do wsłuchiwania się w to, co Pan Bóg do mnie mówi, co chce mi powiedzieć dzisiaj. Zachęta do tego, aby usłyszeć obietnice, które Bóg ma dla mnie. Obietnice, które mają uczynić mnie człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem radosnym. Bóg ogłasza pokój swojemu ludowi. Na świecie próbujemy budować pokój i wiemy, że ciągle nam się nie udaje. A Bóg obiecuje, że łaska i wierność spotkają się ze sobą, że ucałują się sprawiedliwość i pokój, a wierność z ziemi wyrośnie i sprawiedliwość spojrzy z nieba, że to Pan sam szczęściem obdarzy. Poszukujemy szczęścia, poszukujemy pokoju, a tak często zapominamy, że wystarczy pójść do tego, który jest jedynym źródłem, do tego, który jako jedyny jest w stanie obdarzyć nas łaską pokoju.